Jak odnaleźć raport, kiedy nie wydrukował się lub zniszczył? Na zamknięcie zmiany drukowaliśmy raport finansowy, który zresztą sam wydrukował się podczas zamknięcia zmiany. I gdyby z jakiegoś powodu okazało się, że raport nie wydrukował się, możemy ten raport jeszcze raz podejrzeć z poziomu gastroszefa. Jeśli mamy uprawnienia, przelogowałem się teraz na admina, wchodzimy do gastroszefa. Wchodzimy na zakładkę raporty i zestawienia. Wchodzimy na rejestr zmian POS. Tu są wszystkie nasze zmiany, które były zamykane na tej liście. Oczywiście widzimy tutaj, jakie były utargi na tych zmianach. Przedpłata, gotówka. Czyli tak, w widoku listy zaznaczona zmiana pokazuje nam rozliczenie pracowników. Kliknięcie w widoku listy zmienia nam oczywiście pod niższe rozliczenie pracowników. Gdybyśmy chcieli wydrukować sobie takie rozliczenie, mamy dwie opcje. Jedno to wydruk zestawienia, czyli drukuje nam się to, co widzimy w okienku listy zmian POS. Już pokażę, czyli to jest ten widok. I druga opcja, wskazana zmiana konkretna, ta kliknięta, taka, tu nawet widać, jest w takim innym kolorze podświetlony rząd i wydruk tego konkretnego zestawienia. Drukujemy i odnalazł się ten raport, który był lub powinien być, bo z jakiegoś powodu być może go nie mamy, drukowany na zamknięcie zmiany. W ten sposób każdy archiwalny raport zmiany mamy oczywiście dostępny, możemy go ponowić, jego wydruk, możemy podejrzeć, jaki był ten wydruk. Nic nie ginie, trzeba tylko sprawdzić, zobaczyć, przeanalizować, zrozumieć. Także program GastroChef, zakładka raporty i zestawienia, rejestr zmian z POS, nasze zamknięte zmiany i ta druga opcjonalna drukarka, która mówi wydruk dokumentu, a nie wydruk zestawienia.